Dla mnie neuroróżnorodność jest barwnością umysłu, tęczą, którą mamy w sobie. To pojęcie społeczne, które zakłada, że każdy mózg funkcjonuje inaczej. Okazja do zdefiniowania grupy ludzi, którzy na pierwszy rzut oka nie wydają się być w jakiś sposób różni, odmienni. Jest indywidualnym sposobem funkcjonowania każdego mózgu człowieka. Jako społeczeństwo powinniśmy mieć świadomość, że każdy z nas może być inny. Że każdy z nas może mieć inny software, oprogramowanie w swojej głowie. Będąc kobietą z ADHD, to nie jest sytuacja latania po ścianach, że z ADHD się nie, magicznie nie wyrasta, kończąc 18 rok życia. Nauczyłam ADHD bardzo dobrze maskować, co oczywiście było dla mnie zawsze ogromnym kosztem i ciężarem. Dopiero po 18 roku życia i to często po diagnozach, które po nitce do kłębka doprowadziły. Najpierw już wychodząc z zaburzeń depresyjnych czy lękowych. Dość późno zostałam zdiagnozowana, bo w wieku 24 lat, więc już jakby po okresie dojrzewania, po studiach. Diagnozy ADHD i autyzmu wśród psychiatrów oscylują wokół kwot około 2000 zł. Niektórzy muszą wziąć kredyt, żeby otrzymać papier, który następnie da im wsparcie. Diagnoza pozwala mi na taką... na takie życie w zgodzie samej ze sobą, to jest dla mnie niesamowicie ważne. Pozwala mi siebie zrozumieć i zrozumieć to, że wszystko jest okej. Chciałabym, aby diagnozy i ADHD, i autyzmu były refundowane. Nie można tego bagatelizować tematu, nie można to pozostawić tematem tabu. Zmiana już się dzieje. Jeżeli dodatkowo połączymy nagłaśnianie neuroatypowości w mediach z naciskiem na osoby, które konstruują system edukacji zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach, jesteśmy w stanie osiągnąć pomoc dla osób neuroatypowych. Marzę o tym, aby faktycznie świadomość społeczeństwa była bardziej progresywna i żeby nie było takiego zero-jedynkowego postrzegania osób poprzez pryzmat ich diagnoz. Marzy mi się, żeby to przestał być temat tabu w takim świecie zawodowym. Żeby na przykład osoby w HR-ze, osoby, które są menadżerami, którzy zajmują się jakby zarządzaniem zasobami ludzkimi, miały tą świadomość. Na studiach tym bardziej powinni angażować wolontariuszy specjalnych, którzy by wspieraliby neuroatypowych osób. Osoby, które są neuroatypowe, mają zupełnie inne flow pracy, mają zupełnie inne potrzeby, jeżeli chodzi o środowisko pracy, co nie oznacza, że są mniej wydajnymi pracownikami, tylko trzeba im umożliwić to, żeby mogły tą wydajność zrealizować. Uwielbiam być pobudzana nowymi ideami, uwielbiam wpadać na nowe pomysły i wiem, że dzięki temu urozmaicam inicjatywy, w których biorę udział. Mam 3 prace naraz i wszystko ogarniam naraz i nie mam z tym żadnego kłopotu. Osoby neuroatypowe potrafią myśleć poza schematami w sposób, który jest wyjątkowy tylko dla nich. Jeżeli jako społeczeństwo otworzymy się na to, to będziemy potrafili tworzyć Polskę różnorodną, kolorową i wykorzystującą swój potencjał.